A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Darkwood. Trzeba by to krzesełko jakoś tutaj odsunąć umiejętnie, tak żeby nie wpakować się w sidła najlepiej. O, tak to może nie. Krzesełko i agregat trzeba w ogóle jeszcze wyłączyć, bo zapomniałem w poprzednim odcinku, że jak czas ruszy, to żeby nam się to paliwo tam nie marnowało, nie? Niby mam go dużo, no ale bez przesady. Nie po to go mamy bardzo dużo, żeby je tak jakoś marnować, nie? O, coś takiego zrobimy. Godzina 8, wszystko gra i zaraz ustalimy sobie jakiś plan tutaj, co my właściwie chcemy robić. Znaczy tam było jeszcze coś do dokończenia w tej południowo wschodniej części mapki, nie? Jak to wyglądało? Właściwie to wszystko podkrywane już tutaj jest, ale nie wszystko zostało jeszcze obadane. Na pewno świniarnia do obadana. Tutaj droga do wioski. Wilk mówił o wiosce, to pamiętacie, nie? Wilk również mówił o świniarni. Tutaj mamy most, też go jeszcze nie badałem, bo to jest taka wejściówka na kolejną lokację, tutaj do Starej Kniei, tak to jest podpisane. Tu jest głuchy las, tu jest sucha polana. Czyli droga do wioski, świniarnia i tu mieliśmy jeszcze jakąś skrzynkę, gdzieś koło grzyba, tak? No tam mówiliście coś, że tam więcej grzybów wśród tych grzybów takich niezbierable to nie powinno być. No ale i tak chciałbym zobaczyć. Coś tam ktoś pisał, że jeżeli się pojawił ten człowiek grzyb, to tam niby tylko dwa grzyby mogą być do zebrania. Ja tam dwa zebrałem i że tam już nic nie powinno być, nie wiem. Nie wiem, ale i tak się tam pokręcę w pobliżu, bo może tam coś innego będzie, wiecie, nigdy nic nie wiadomo. I tak, mamy zbrojkę, mamy łopatę, mamy jakieś wytrychy, sidła, lampkę. A, i pisaliście, że ten ziemnior, już w sumie trzymam go tak długo, ten ziemnior to też taki od staminy jest właściwie i że śmiało mogę go wyjąć, zjeść go sobie i będzie dobrze. No to tak zrobię, zjem ziemniora, wezmę te latarnie i mamy slocik jeden dodatkowy, wolny znowu, tak? No dobra, no to mogę go zjeść. Znaczy zjem go, jak będziemy wychodzić w teren, to żeby lepiej, ekonomiczniej działała nam ta regeneracja staminy. Dobra, jak to zrobimy? Tak idealnie na ukos, nie? Gdzieś tak w te regiony tutaj się zapuszczę. Na ziemniaku będziemy biegli. Że tak powiem. A, tu nie było przejścia przecież. No, ale to i tak wolałbym od tego narożnika wystartować, także w tym momencie bierzemy latarnię, bo to jest fajne. Ziemnior na surowo. No, ziemnior na surowo. I czemu ja tu nie mogę... Czemu ja tu nie mogę przejść? Chwila, coś tu nie działa. What? Ej, czemu nie mogę przejść przez płotek? W tym miejscu? Przecież ostatnio mogłem. Płotek się zbagował. Dobra. Nieważne. Przeszedłem w innym miejscu, już wszystko trybi. Biegniemy sobie idealnie na ukos, prosto do tego narożnika. Tam. No i tak. Tutaj wszystko porobione. To już mieliśmy tutaj jakieś drewno przeszukane. Tak jest. Konie przeszukana. O. O, i to nawet z latarką. No dobra, coś się znalazło, pigułki dla handlarza. No. Albo nie, ja z tych pigułek skorzystam. Nie, tam handlarzowi coś innego damy. Ja tu będę łykał, dobra, tędy może nie będę przechodził, bo to się jakoś tak mi nie kalkuluje naokoło. Pójdziemy sobie tędy. Aha, i już, mimo że stamina wolno przemijała, ja sobie od razu tu łyknę. Nie będziemy trzymać takich śmieci. Ja muszę korzystać z tych przedmiotów. Handlarz nie będzie wszystkiego dostawał. Dobra. I teraz tak. Tu już powinienem być stosunkowo blisko, nie? Jakoś gdzieś tutaj. To drewno. O, znowu coś trafiłem. To widzicie. O, coś tu błyszczy jeszcze. Nie, no to jest, gdzie to jest? To jest ten grzyb. Chwila. Ale dobra, to jest ten grzyb od tej strony, gdzie właśnie nie przeszukiwałem, więc od razu się rozglądamy. Przy okazji jest jakiś kamyczek. Tak jakby mi były potrzebne te kamyczki. No zaraz, to chyba sprawdzałem. Ciało, przyjrzyj się, to już coś tutaj mieliśmy.
No to już powinien być narożnik właściwie, tak? I gdzieś tam na górze była ta skrzynka, nie mogłem jej otworzyć, bo nie miałem wytrychu, tak? Musimy to znaleźć. Gdzie to było? To było jakoś tak... Jakoś... O, tu jest jeszcze drewno. Po co mi więcej drewna przecież? Gdzie była skrzynka? O, to było gdzieś tam powyżej tych zwłok, nie? Tutaj jakieś ciało? Gdzieś tu mieliśmy skrzynkę. Martwy dzikus, to już było obadane. O, tutaj na dole. Dobra, jest skrzynka. No i zobaczmy. O, jest nóż, zapałki, drucik, gwóźdź, złom, jak najbardziej, okej. No i dobra. To było to, co mieliśmy jeszcze nieobadane. Ale widzicie, gdzieś się chodzi na skróty, różne rzeczy można po drodze znaleźć. Nawet jak warstwowo obchodzę, to wiecie, jest ten zasięg widzenia na zasadzie, że musiałbym zajrzeć jeszcze za każde drzewo, czy tam czegoś nie ma. To byśmy jeszcze pewnie z kilka dni musieli na tej lokacji posiedzieć. A że i tak nie mam miejsca, to może bez przesady, tak? I tak wszystko bardzo dobrze jest obadane moim zdaniem. No nie wiem, ta świniarnia, droga do wioski, most raczej nie. No te świniarnie chyba trzeba by ruszyć, co? Obszar niby taki spory, ale tak naprawdę nie powinien być duży, jak będziemy jakoś go tutaj robić. A droga do wioski, cholera wie, to jakaś podlokacja pewnie będzie. Dziwne, że nie zaznaczona na mapie. Tam wejdę, się okaże, że druga jakaś taka mapka nam się duża odsłoni. Się okaże, że to będzie jakaś gigantyczna seria. Ale nie, ponoć jak tam patrzyłem, czas... Bo są takie stronki, gdzie można średni czas gry sprawdzać, nie? To tam nie było tak dużo wcale, więc no nie wiem. Obstawiam, że to jakaś niewielka lokacja będzie. W każdym razie... No dobra, zobaczmy te świniarnie. Chyba nadszedł ten czas, żeby w końcu to ruszyć. Tak zwlekałem, obchodziłem to, bo to mi się kojarzyło z taką lokacją też questową, bo ten wilk nam o tym gadał. No ale ile można czekać, nie? A wszystko po drodze, te zwłoki, to wszystko sprawdzaliśmy. Tamte dziurę mieliśmy, ta skrzynka pewnie też sprawdzona, tak jest. O, ta skrzynka to była jakoś pod świniarnią tu gdzieś, nie? Aha, znowu moja klawiatura się burzy. I jakoś to gdzieś tu powinno chyba być. To był ten domek taki, pamiętacie? Tam, gdzie znaleźliśmy kluczyk do skrzynki, schowanej w mojej kryjówce w ogóle. O, i tutaj jest świniarnia. Czy ja mogę przejść przez ten płotek? Najwyraźniej mogę. Najwyraźniej mogę. No i teraz musimy... Słyszę jakieś dźwięki. Tu coś jest. Palenisko. Drewno. No więcej drewna. Nie chcę. Nie chcę, ale podnoszę, tak? Przecięte kable, można się przyjrzeć, prowadzą do świniarni przez mały otwór w murze, ale są przecięte. Zbuduj? Zbuduj, przyjrzyj się. Napraw kable, potrzebujesz kabla. No dobra, to już poznaję. To jest kabel, który Piotrek ma. Mogłem to... Głowy świń, przyjrzyj się. Ucięte głowy świń, sądząc po zapachu i wyglądzie, część z nich leży tu od długiego czasu. U Piotrka był, o więcej drewna widzę, ten kabelek. Mogłem go wziąć, ale nie wiedziałem, czy to potrzebne, czy niepotrzebne. Dobra, wezmę więcej tego drewna, no. No zobaczymy, tu jest jakiś domek. Myślicie, że w świniarni może być jakieś wielkie zagrożenie? Dźwignia, aha, coś z tymi kablami tu będzie. Zobaczmy. Aby użyć dźwigni, muszę włączyć prąd. Przed wyruszeniem w drogę. Krzesło można przeszukać. O, puste krzesło. Włączyć prąd. No, tu jest taki agregat, widać. Dobra, spróbujmy coś zrobić. Wypierdalaj stąd poczwaro. O kurde, to nieładnie tak mówić. Co on tu robi, w karty gra? Nie, myślałem, jakie tam przeglądał jakieś dziwne rzeczy. On mnie zaatakował, byliście świadkami. Martwy wieśniak to w ogóle jest. O, ma chleb, dobrze, bo sobie zjem i będę miał więcej staminy, tak? Dla handlarza nie trzymamy. Półka, ulotka jakaś.
Dobrobyt wsi to dobrobyt miast. Kojarzę taki podobny plakat PRL-owski. No dobra, mamy taki przedmiot. Było coś takiego. Lustro? Ale z ciebie brzydal. Widocznie dostałeś to, na co zasłużyłeś. A, widać naszą postać, tak? Tutaj. Kurde, ale taka trupia twarz, nie? Ja się tak od pewnego czasu zastanawiam, znaczy to nie jest jakieś nie wiadomo co, bo pewnie też się nad tym zastanawiacie. Czy ten nasz bohater w ogóle, wiecie, nie jest w stanie jakiejś śpiączki, albo nie umarł już może. Ten wilk mówi do niego padlino, no nie? Tu jakieś takie, zobaczcie, ta twarz wygląda jakby po części była w stanie rozkładu. Cholera wie, no ale może to takie oświetlenie. Takie różne dziwne rzeczy. No dobra, takie lustro, tak? No grzyby to ja bym sobie zebrał. Dobra, włączymy agregat, pójdziemy jeszcze raz do tej dźwigni, ale podejrzewam, że jeżeli jakieś kable uszkodzone, to tu się wiele nie zrobi, tu w ogóle mało paliwa jest. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra, zawsze możemy przyjść tutaj z paliwem, gdyby była taka potrzeba, nie? Dźwignia, zobaczmy co to. Do urządzenia podłączona jest masa kabli. Część z nich biegnie na zewnątrz chaty przez drzwi. Na pulpicie urządzenia znajduje się dźwignia oraz czerwony przycisk. Czerwony przycisk jest, dźwignia nie widzę. Dobra. Zakres ruchu dźwigni ograniczony jest przez prowizorycznie zamocowaną blaszkę. A to to może? To jest ta dźwignia. Na obudowie przyczepiona jest jakaś kartka. No dobra, przeczytajmy kartkę. Napięcie ustawiać dźwignią. Blokada ustawiona jest na napięcie powodujące krótki paraliż maciory. Około 15 sekund. Procedura. Operator dźwigni ustawia dźwignię w pozycji środkowej. Karmiciel daje sygnał dźwiękowy. Operator wciska przycisk. Karmiciel karmi maciorę. Procedurę powtarzać do skończenia karmienia. Pamiętajcie, maciora to nasze wspólne dobro. Nie zrywać blokady. Nie zrywać blokady. Jakbym zerwał blokadę, to co? To tu jest jakiś taki niby wskaźnik, że jakieś zagrożenie. Tak? Że może zbyt duże to napięcie by było i maciora by się może wkurzyła, albo by zdechła na przykład. No ciekawe. Możemy przesunąć dźwignię na środek, czyli tak podkarmienie maciory, tak? Usunąć blokadę, czyli pewnie prowokujemy tu jakieś przykre zdarzenia. Wcisnąć przycisk, to jak już dźwignia jest dobrze ustawiona, tak? No nie wiem, blokadę mogę usunąć, nie? Bo to nic się chyba strasznego nie stanie. Jeszcze z dźwignią nic nie robię. I co, będzie usunięta? Usunąłem blokadę, nie ma blokady, ale nie ma też dźwigni, ej. Ale nie, mogę przesuwać dźwignię. To gdzie jest ta dźwignia niby? Ja myślałem, że to jest to. Takie poziome, a blaszka blokująca to była ta pionowa. No ale dobra, zakładam. A no to jest dźwignia, to wielkie to. To jest dźwignia. Mi się to skojarzyło, nie wiem, cały ten układ, że to jest jakiś dzwonek albo coś takiego, nie? A to będzie taka wajcha tu, dobra. Możemy przesunąć dźwignię na środek, przesunąć dźwignię na dół i wcisnąć przycisk, jak już coś będzie ustawione, tak? No nie wiem, na dół damy. Urządzenie ustawione jest na maksymalną moc. Jakbym wcisnął przycisk, to co? Urządzenie działa, ale nic się nie dzieje. Zza drzwi dobiega trzask. Czyżby zwarcie? No tak czułem, że z tymi kablami coś. No dobra, nie wiem. Nie wiem, no możemy iść do Piotrka po kabel. Wyłączę to na razie. Żeby tutaj to paliwo się nie zużywało. No ale coś tu mamy jakiś punkt zaczepienia. Dobra. Czyli to będzie taka świniarnia tutaj. Rozejrzyjmy się. Tutaj mogę przejść przez ten płotek? Mogę. Jakaś poważniejsza sprawa. Aha, tu w ogóle... A nie, tutaj wyszedłem z tej świniarni? Nie, o co tu chodzi? Nie, tu są budynki. Jak wejść do tego budynku? No nie, chwila. To jakoś tutaj naokoło coś... Dobra, musimy chyba znaleźć jakieś inne wejście. W ogóle ile ja mam przedmiotów, bo jakieś skrzynki.
Dobra, wiecie co? Chodźmy. Chodźmy, bo jesteśmy blisko kryjówki. Ja sobie zostawię te sprzęty i zaraz wrócimy te świniarnie badać. Tutaj mieliśmy ten czołg, to wiemy. Ale dobra, dobra, jest coś z tą świniarnią. W końcu jakaś taka poważniejsza, większa akcja, no zapewne questowa. Widzicie, to jakiś kabel potrzebny, coś tam, jakieś systemy elektryczne. Dobra. Zaraz tu się wszystko ogarnie. Może do tego Piotrka od razu iść po ten kabel, co? Tak, na pewno mieliśmy grzyba, więc ja bym go sobie tutaj zrobił. Za wiele nam nie daje, ale to nic. Chlebek to ja sobie zjem zaraz i będzie tak. Zostawiamy gwoździe, mamy latarkę w ogóle, ale latarka, może coś, co się stakuje, co zapałki nam się zestakują tutaj. Mięso to już mi się bardziej nie zestakuje, butelki, dobra, deski mogę. No, lipa, już nic więcej nie wymyślę z tym miejscem. Ale spoko, ostatnio sobie dużo miejsca zrobiłem, jeżeli chodzi o te nasze kontajnery, takie podrzędne tutaj, więc mogę coś doładować. Do butów możemy coś nawpychać, tu mogę coś nawpychać. Trochę tego miejsca się znajdzie, nóż mam. Będziemy musieli tę latarkę jakoś przetestować, mamy tyle tych baterii do latarki. Dobra, na razie zostawię ten kamień tutaj, to mięso, chlebek sobie zjem. No i teraz nie wiem, może tak, zjem sobie na pewno ten chlebek. Cyk. Nie wiem, pójdę jeszcze do tej świniarni, może tam będzie jakiś kabel gdzieś. Bo wiecie, kabel uszkodzony to może gdzieś tam na tej lokacji też będzie. No tak różnie to w grach bywa, jak coś jest potrzebne do questa, no to często gdzieś w pobliżu możemy takowy obiekt znaleźć, więc... Bo do tego Piotrka to taki kawał drogi, no. Dobra, chodźmy tutaj na dół. 13:44, musimy też ten czas kontrolować. Czy tu jakieś inne wejścia będą? Może coś tam pominąłem? Nie, tutaj widać coś jest, na przykład... O, tylko tu do budynku wchodzimy. Ale nie, tam widać przejście dalej będzie. Dobra, badamy to miejsce. Drewna więcej, no świetnie. Ja tu będę mógł sobie jakieś kryjówki chyba sam w końcu budować z tych desek, grzyby. Grzyby mogą być. O, jakaś świnka? Nie klikable. O, ta świnka coś źle skończyła. Tu jeszcze mamy grzyby, skrzynkę widzę. Taka skrzynka z drewnem pewnie. Jakbyśmy mieli za mało. No dobra, zobaczymy. Pudełko z narzędziami i flara. No nie, no to nie. No dobra, coś tu jeszcze jest. Wejście do budynku. Traktor. Lusterko wsteczne. Wartość 0, czyli pewnie kolejny przedmiot dla Piotrka. Kochał te świnie, a ona go zeżarła. Nie zeżarłaby go, gdyby jakiś skurwysyn kabli nie przeciął. Czego kurwa prąd nie strzelił? Kto teraz będzie karmić? Kto ją teraz będzie karmić? To jedyna locha w wiosce. Jak zdechnie, to sami z głodu pomrzemy. O! Ten wilk coś tam sugerował, żeby... On tam słyszał jakieś kwilenie i sugerował, żeby to uciszyć, nie? To widzę, że jakieś sprzeczności, że pewnie możemy coś tutaj, jakąś maciorę świnie zabić. Kogo licho niesie? Spieprzaj stąd, albo połamiemy ci nogi. No, nieładnie się zachowują. Tu bym chciał sobie... A, tak czułem. No, twardy. Co to jest? On ma jakieś seryjne ataki. Tymi widłami, widzieliście to? O, widły wziąłem w ogóle. Może też będę miał seryjne ataki. Deska z gwoździem. Nasz stary, dobry przedmiot. No co za gościu. Ja tu chyba nic więcej nie będzie. Dobra. Zobaczmy sobie tu. Jest 15, dużo czasu. Ostrożnie. Bo tu widzę, że są agresywnie nastawieni do mnie. Dobra, są świnie. Nie zbliżaj się. Aha, dobra, już się lepiej przygotuję, bo mam przeczucie, że...
Pokażę się znowu, może coś... No teraz nie miał seryjnych ataków. Teraz wolałem od razu nie podchodzić, ale się okazało, że jakiś inny atak wyprowadził. Skrzynka. Jaka zawartość skrzyni może być w chlewie? Ziemniaki? Z obierkami dla świń? Ha, ale obstawiłem. No tak. Świnie to ziemniory wcinają, nie? No, więcej tutaj. No tak. Może tu jest gdzieś ta świnia, którą oni karmią właśnie. Tylko czemu? Jakieś prądy trzeba stosować dziwne? Co to? Może to jakaś demoniczna świnia będzie? Ej, tu lepiej może uważać, bo ja tutaj tak idę sobie. Ej. O kurde. Coś tu jest. Ja mogę te grzyby? Mogę. Świnia najwyraźniej grzybami karmiona nie jest. O kurde. Tam są grzyby. Dobra, świnia jest jakaś taka... że nie można przejść tutaj. O! Wypróbujemy sobie flarę. Przyjrzę się tej świni dokładniej jakoś. Taki prosie. No to nie dziwię się, że muszą ją ogłuszać, żeby ją nakarmić, czy tam wydoić, czy co to tam było. Siedemnasta, trzy. No już za wiele nie zrobię dzisiaj. Ale wiecie co, to jest, widzę tutaj jakiś konflikt interesów. Wilk wyraźnie sugerował, żeby się pozbyć takiej właśnie świni chyba, nie? On tam coś o tym kwileniu mówił. On w ogóle mówił, że to jest jakiś sekret mieszkańców wioski, nie? Ten wilk. I też mówił o osobnej sprawie, jeżeli chodzi o wioskę. To pewnie ta wioska będzie. On tam mówił o jakiejś kobiecie... śmierdzącej kurami, że ona ma jakiś jego klucz, no nie, żeby go zdobyć. I jak wzięliśmy plotki, to mówił coś właśnie o tym kwileniu, żeby uciszyć tam coś tam, no nie. Jakaś taka sugestia właśnie, tak jak tutaj była mowa o tym karmieniu, tej maciory takiej. Ha, ciekawe. No dobra, aha, tutaj nie ma innego wyjścia najwyraźniej, musimy chyba wrócić tędy. Wyraźnie jakiś konflikt interesów, no i teraz ciekawe jak do tego podejść by było najlepiej, pewnie wszystko jedno. 17.33. Wiecie co, jakbym poszedł drogą... Mamy jeszcze trochę czasu, jakbym poszedł drogą, to możemy szybko dojść do Piotrka. Wziąłbym ten kabel, niezależnie od tego, co postanowię zrobić, to może ten kabel bym już miał. Tam mieliśmy u niego jakąś reputację dosyć dużą, bo mu tam oddawałem te przedmioty. Możemy mu jeszcze to lusterko teraz dać, jakieś tam nawet inne przedmioty, jakby trzeba było. Żebym zdążył później wrócić. I byśmy ten kabelek sobie wzięli. Aha, nie ma go już, tak? No świetnie. No w sumie to daliśmy mu tyle tych przedmiotów, ile chciał chyba, nie? Bo on tam coś mówił, że jeszcze dwóch brakuje, jeszcze jednego? To czemu ja znalazłem jakiś kolejny przedmiot, który ma wartość 0? To może jeszcze do czegoś innego to jest przedmiot? To może to nie jest dla Piotrka to lusterko? Ale nie, tam na tym rysunku, który znaleźliśmy u niego w tej szopie, tam było więcej przedmiotów. To może później się okaże, że on jeszcze inne przedmioty potrzebuje do tej swojej rakiety. Ja mam wrażenie, że jeszcze spotkamy tego Piotrka. A jak nie, to pewnie ten kabel można gdzieś tam jeszcze zdobyć, no bo to czemu by nie, jeżeli to jakiś kwestior mamy. Aha, tutaj nie ma tej szafki w ogóle. Agregat trzeba włączyć.
Ciekawe. Ciekawe rzeczy się tutaj zaczynają dziać. Takie dla odmiany. Bo wiecie, bo ile można chodzić i zbierać przedmioty, których nie można nigdzie upchnąć, nie? A tutaj widać takie kłyściki jakieś. Dobrze, dobrze. Ale świnia fajna, nie? W ogóle jakie nogi ona miała, jakieś takie, nie wiem, jak jakiś owad. Jakie dziwne rzeczy. Jakieś coś tutaj jeszcze znalazłem? No tak, grzybole. No, za wiele nie dają, ale tak sumarycznie coś tam zawsze wyszło. Łopata może być. Lampę odłożę na razie. Myślicie, że powinienem dostawić sidła? Dostawię, bo to fajnie się sprawdza. Musi mi się klawiatura schowała pod blat biurka, jeżeli chodzi o tę górną część. Dobra. Zbrojkę mamy w jakimś tam stopniu, powiedzmy. Ej, ale mógłbym się uleczyć jednak chyba. Zrobię sobie taki zwykły bandażyk. Taki byle jaki. Sobie użyję. Ze studni nie skorzystałem, mogłem. Ale mamy tyle tych szmat, tego wszystkiego, więc że w ogóle mnie to jakoś nie martwi, jak muszę z czegoś skorzystać. Dobra, ale tak. Jest ta świnia, jest ta wioska. To jest jakoś ze sobą powiązane, się okazuje. I wilk jest jeszcze w to wszystko, znaczy tym wszystkim zainteresowany, o, że tak powiem, a nie w to zamieszany. Ale ja w to jestem zamieszany już teraz, się okazuje. No dobra. W następnym odcinku pójdziemy do tej wioski. Zobaczymy, o co chodzi. Pewnie, jeżeli zbadamy tę wioskę, zorientujemy się w sytuacji, to będzie łatwiej podjąć decyzję, czy my chcemy te świnie zabijać. No ci wieśniacy na razie dla mnie za bardzo mili nie byli. Ja dla nich też nie, to tam osobna sprawa. Ale to tam mniejsza z tym. No i to jakoś tam będzie trzeba do tego pewnie podejść umiejętnie. Albo nieumiejętnie, wszystko jedno. Jak się nieumiejętnie podejdzie w gierce, też się często robi ciekawie, bo trzeba albo naprawiać błędy, albo zmieniać ogólnie tok rozumowania, jakby podejścia do gierki czasami i radzić sobie z różnymi, często kłopotliwymi sytuacjami. A się ruszę, może coś przyjdzie. Dobra, jakby co, ćma jest do odpalenia. I sobie czekamy. Aha, patrzcie, on nie może przejść tu. Ten. Ale podejrzewał, że w końcu przejdzie. O ty dziadu. Minąłeś moją pułapkę. Może to i lepiej, nie? Bo zaoszczędziliśmy pułapkę. Tutaj nadal jest taka blokada. No, ten już pułapki nie ominął. Ups. Okej. Wezmę sobie złom. Zostawię pułapkę. Fajne pułapki, nie? Chyba w realu sobie takie pozakładam przed domem. To by było ciekawe. Ktoś jeszcze przyjdzie? Z lutem jakimś ciekawym? No to dopiero trochę po północy, to tu jeszcze się trochę może dziać. Ale coś tam uderzali, możliwe, że zniszczyli ten mebel. No ale to już wiemy, że jeżeli coś zniszczą, to i tak zawartość zostaje, tak? No przynajmniej tak było z tym meblem tam w tym pomieszczeniu obok, no więc mam nadzieję, że to tak działa. I ziemniorów trochę znalazłem, więc będziemy mogli je wcinać, nie będziemy ich oddawać dla handlarza. I co, przyszło kilku dzikusów i już spokój? Żadnych zjawisk paranormalnych? Robali? Czegokolwiek? Pukania do drzwi? Na pewno coś jeszcze będzie. Czyli wioska następnym razem, ale będzie. Aj, no i jeżeli tę wioskę porobimy, skończymy tego questa, to już trzeba będzie zmieniać lokację. Ja tak się w ogóle zastanawiałem. Napiszcie, co o tym myślicie. Że jak już wejdziemy na tę nową lokację, Stara Knieja,
to może przestać tak często wracać, zbierać wszystkie przedmioty. Tylko zbierać te przedmioty, których potencjalnie bym potrzebował. Znaczy ja w grach mam taki, włącza mi się taki instynkt kolekcjonera, powiedzmy. Ale ciężko tu mówić o kolekcjonowaniu desek na przykład. No ja lubię sobie kolekcjonować w grach jakieś takie przedmioty unikalne, powiedzmy, jedyne w swoim rodzaju, jakieś rzadkie takie. A ja ciągle dostarczam masowo dechy, z których nie korzystam przecież w takiej liczbie. I nie wiem, tak pomyślałem, że jak wejdziemy na tę nową lokację, to bym sobie wybierał tak bardziej te przedmioty właśnie w zależności od tego, z czego bym potrzebował, taką selekcję może robił. Rzadziej bym wracał do tej naszej kryjówki. Więcej byśmy sobie mogli w ten sposób badać w terenie. Później bym mniej czasu musiał poświęcać na robienie miejsca. Zresztą osobna sprawa jest też taka, że może się okazać, że ten cyklista, jak nam przewozi sprzęty, to jak zostawia je na glebie później, to nie zniknie może. Ja bym mógł tam trzymać te zapasy wszystkie. I wtedy mielibyśmy bardzo dużo miejsca w stole warsztatowym na przykład, nie? To wtedy mógłbym to przynosić, no ale no też to takie... I w sumie wszystko jedno, tylko żeby wam się to dobrze oglądało też, nie? Żebym ja po prostu nie siedział później połowy odcinka i nie robił porządków. Z drugiej strony, jak się zaczyna nowy dzień, to w tym momencie, jak nie lubicie tego etapu rozgrywki, jak ja robię porządki i miejsce, to możecie po prostu zawsze przestać oglądać i oglądać tylko odkrywanie nowych rzeczy w terenie oraz co się dzieje w nocy na przykład, nie? No, bo to teraz jest taki etap troszeczkę monotonny. No ja będę sobie gadał z handlarzem, robił te miejsca, no nie, będę to przeglądał, tutaj jakieś widły, bo w ogóle wartość 85 takich wideł. Ale nie wydaje mi się, żeby widły były lepsze od naszej łopaty, aczkolwiek zobaczymy, czy w ogóle można to ulepszać, jakbym chciał... Ej, coś tu jest. Lekkie materiały, kondycji mniej się zużywa, naostrzenie, No i wytrzymałość, to co w łopacie, niby też dwa ulepszenia. Wideł nie możemy normalnie robić, nie? Ciekawe. Nie ma żadnego opisu tych wideł. Można naprawiać pewnie, no można. Ciekawe. Do naprawy trzeba tyle samo, co do naprawy łopaty. No widły wydają się takie bardziej... groźne, no nie, niż łopata. Nie wiem, napiszcie, co o tym myślicie. Zostawię sobie jakieś widły na wszelki wypadek. I teraz tak, dobra, pomału. Mamy tego naszego handlarza jak zwykle, no i trzeba tutaj zacząć się ogarniać. Lampka to trochę przeszkadza, ale to nic. Standardowe miejsce. Biorę zawsze grzyba, biorę jajko, żeby było więcej miejsca, wiadomo. Biorę druciki. Biorę... Też złomu teraz ostatnio to bardzo dużo mamy. Nie wiem, czy brać jeszcze więcej. No ale powiedzmy, że złom też wezmę. Wiemy już, że hotbaru bardziej oraz ekwipunku już nie mogę ulepszać. Więc tutaj nic więcej nie dobieram. Dobra, powiedzmy, że to zabieramy. O, tego nie chcę wziąć. Lusterko wsteczne, no bo wartość 0, tak? I od tego sobie zaczynamy. Dobra. I teraz tak. Wrócę sobie. Znaczy tak, może ugotujmy, co mamy do ugotowania. Czyli grzybor oraz czerwone jajco. To jest jajco handlarza. Jakby nie patrzeć. Złom się nie stakuje, ale to nic. Robimy wytrychy. Wytrychy zawsze warto mieć. Jak to nie? Aha, bo to z lucików przecież, a nie ze złomu, dobra. Czyli tak, wytrych zrobiłem. Wszystko się zgadza. Zrobimy na pewno jakieś sidła. Tak, żeby mieć pod ręką. To musi być. Zrobię sobie latarnię nową. To też fajnie, żeby było. Ziemniory jakieś do zjedzenia będą na starcie.
Dobra, i teraz pomalutku. Flary możemy mu na pewno dostakować. Latarnię mu oddam. Znowu się zaczynają tutaj jakieś dziwne selekcje. Szmatek tutaj mamy. Dobrze. Gwoździe dostakowane. Butelek pustych nie mam więcej. Gdzieś tam doleję paliwo. Chociaż no nie wiem, została nam ta wioska i będziemy zmieniać lokację. Może się okazać, że nie potrzebujemy więcej paliwa nigdzie tam. Zapałki mu oddam. Też może jakieś, nie wiem. Dobra, zostawię sobie. Piguły. Patyki mu na pewno damy. Dobra, już coś widzę. Już widzę, jak można do tego podejść. Czyli tak, na pewno stara lampa, patyk, flary do dostakowania, no skrzynka z narzędziami niech też będzie, to już mogę potwierdzić. Jeszcze ma dużo slotów. Jedne widły mogę mu chyba oddać śmiało. Oddam mu tę deskę. I już się tutaj trochę miejsca robi. Jeszcze mamy 3 sloty. Dobra, obadajmy sobie, co tam właściwie mi jeszcze zostało w tych kontajnerach. Tak, tu są te sprzęty normalnie. Tutaj drucik jakiś, coś. Latarnia, znaczy ta, no, latarka. Dobra. Co my tu jeszcze mieliśmy? Tutaj mieliśmy kamienie, tu już się więcej nie mieści. Zrobimy tak. Zrobimy tak, no zbieram kamienie, nie wiem, to w ogóle chyba nie ma sensu, ale kiedyś były potrzebne do ostrzenia łopaty, no ale nie sądzę, żebyśmy tyle kamieni potrzebowali, chyba że będziemy wokół następnej kryjówki mur kamienny budować. No to wtedy tak. Ale łopata długo wytrzymuje teraz, jak jej tę lepszą wytrzymałość zrobiłem. Nie wiem, ja ją do tej pory raz naprawiałem, tę łopatę? Dobra, 3 sloty mamy. Pozbędę się gałęzi i czegoś jeszcze. Na przykład... Nóż możemy mu oddać. Ten nóż 93, dużo warty. Nie żebym potrzebował większej reputacji u niego, no ale to... Niech będzie, potwierdź. No dobra. Mamy wytrych. Nie. Tu gdzie mój wytrych? Muszę, dobra, no wyjdę tutaj z tego jego panelu. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. Jednak jakaś benzyna by się tu przydała jeszcze. Dobra, wlewamy tu kanister z benzyną. A co? Cyk. Gdzie jest moje paliwo? Tutaj. Okej, więcej desek. Bardzo dużo desek. Mógłbym normalnie kryjówkę budować. Zróbmy tak. Uważamy, żebym nie wpadł w sidła. Nie naprawiam tej szafy. Niech wchodzą w nocy jak chcą. Dostaną szpadlem w głowę i się skończy. Nie, tam, to nie są jacyś silni przeciwnicy przecież. Nie wiem, jakaś taka... Gierka na razie nie jest jakaś trudna bardzo. Znaczy na początku taki mętlik w głowie miałem. Mętlik w głowie miałem, bo nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Już teraz tak jakoś... Stawiam te sidła, wszystko w nie wpada, tam jakoś tak jest dobrze. Nie, nope, tutaj, cyk. Tu deseczkę mogę dołożyć, dobra, zapchanet. Jak tam agregat? Benzynę całą wlałem, więcej nie musimy, jeszcze jest dużo tutaj tego, dobra. Czyli tutaj porobione. Mhm.
Lusterko wsteczne. Ha. Latarka. Chwila. No nie no, ta latarka nie działa jak latarnia, że ją sobie wziąłem do hotbaru i by nam świeciła. Wiecie, tak na zasadę, żeby... Na zasadzie, żeby w zęby sobie latarkę wsadził i świecił, a tu trzymasz padel gdzieś, nie? Nie wiem, jakby to miało być, ale podejrzewam, że jakbym wcisnął szósteczkę... Aha, to się włącza, wyłącza prawym. Nie, nie, no to muszę ją mieć po prostu pod ręką, tak? Żebyśmy chcieli sobie poświecić. Znaczy, jakbyśmy chcieli sobie poświecić. I... A chyba, że mogę ją włączyć. I teraz przejść na jedynkę. Nie, ona się wyłącza wtedy sama. Tu wyłączona, dobra. Czyli działa inaczej niż latarnia. Latarnia się lepsza wydaje, bo mogę się na łopatę przełączyć i ona i tak świeci, ale latarka pewnie ma większy zasięg jakby takiego kierunkowego światła, więc można by gdzieś tam w głąb lepiej pewnie zajrzeć. Sam nie wiem. Jeszcze ta wojskowa taka latarka była lepsza. Nie wiem, no mam latarnię, nie wiem, to nie wydaje mi się jakaś super. No niby wartość ma większą niż taka lampa, ale no niech sobie będzie. Dobra, mam wytrych w każdym razie. Możemy jeszcze zostawić złom. Tutaj, tutaj damy to, tutaj damy tak. Mięsa więcej nie zastakuje, tak? Dodamy kamyczek. No i co? I nie ma miejsca. Ta lampa. Lepiej, żeby jakoś była ustawiona tutaj. Ten nasz mebel. A, w ogóle agregat trzeba wyłączyć. Ja nie będę jakoś dobrze go ustawiał. Tak jak mówię, niech wchodzą. Niech niszczą okna, żebym ja deski miał na co zużywać. Niech wchodzą. Wszystko zawalone. Więcej benzyny, antidotum, zegarek, wszystko na bogato. Ja mógłbym zostać handlarzem. By tutaj przychodzili jacyś wędrowcy i bym im sprzedawał za reputację przedmioty. Reputację łatwiej by było gromadzić niż te wszystkie sprzęty, nie? Wiecie co? A może... No nie mamy żadnych innych kontajnerów na obszarze kryjówki, nie? No nie mamy. Poza kryjówką tam były jakieś zwłoki, mógłbym tam trzymać coś, ale jak wyjdę, to czas ruszy. Psia buda zawalona. Ej, może wywalę część tych kamieni jednak. Na ziemię. Może nie znikną. No nie powinny. Patrzcie, tutaj bym wywalił, tu bym wywalił, tu bym wywalił. Powiedzmy, że sobie trochę zostawię i tutaj przechowam. Przechowam poroże w psiej budzie, jakieś to lusterko. Nawet błyszczący kamyk. Może jakiś złodziej przyjdzie, sobie weźmie. Niech mu to będzie na zdrowie, no. Ziemniory będę jadł. No nie ma miejsca. Dobra, wyrzucam jeszcze jeden kamień. Dechy przechowam. Nie wiem, wyrzucam więcej desek na glebę, no. Mięso też wyrzucę. Powiedzmy, że takie dostakowania przedmioty jeszcze typu drucik i deski dam tutaj. Coś nam się będzie mogło połączyć. No i na przykład te widły jeszcze tu zostawię. Może nawet już od następnego odcinka będę takie selekcje robił, co ja właściwie chcę podnosić, co? Nie podnosiłbym drewna, nie podnosiłbym gwoździ już. Butelek bym nie podnosił, szmat bym nawet nie podnosił. Za dużo tego jest. Co wy na to? Będzie zdecydowanie łatwiej to ogarniać. No dobra, aha, miałem wyłączyć agregat. Dobra, to chyba tyle.
Zbrojkę mógłbym nową robić, ale niech się ta popsuje. Jeszcze jakiegoś hita na siebie przyjmie. Tutaj też mieliśmy zawalone, nie? Tutaj paliwo, tutaj mieliśmy dechy, gwoździe. No patrzcie, ile tego wszystkiego jest. Ej, a tutaj nie było jeszcze kontejnera w tym drewnie? Przecież tu są 4 sloty! Jo! Dobra, bierzemy coś tu jeszcze w takim razie. Niech będzie. Znaczy te kamienie i tak pewnie wywalę na glebę, bo zależy mi na tym, żeby jednak tutaj mieć wolne sloty. Jak przynoszę sprzęty, to żeby było blisko. No przecież tu jeszcze. Dobra, to tutaj, jako że to drewno, to zostawię dechy. Zostawię te widły. Może jeszcze inaczej. A tu zaraz zrobię. Jeszcze więcej desek. Poroże damy. O, coś takiego tutaj będzie. To w takim razie... To niech będzie tak, jak było. I jednak do stakowania dajemy to, dajemy to. Kamienie mimo wszystko wyrzucę, tak jak były. Dobra. No przecież tam jeszcze sloty były. Wszystkie kamienie, mięso też tutaj wywalę. Dobra, tutaj jakby co mamy, pamiętajcie, kamienie, jakieś mięso. Mięso też się niby dostakowuje, ale to będziemy o tym pamiętać. Wszystko? Chyba wszystko. Tu są drzwi wejściowe, nie? Bo mogą nam zostawiać to zaproszenie na wesele. Ponoć nie muszę wychodzić w nocy, jak pukają, żeby zaproszenie zostawili, więc trzeba to sprawdzać. A może przy tamtej kryjówce mi na przykład zostawili to zaproszenie? Bo ponoć są dwa typy pukania w nocy się mogą zdarzyć. Albo takie normalne pukanie, że ktoś kilka razy tam powtarza pukanie i wtedy jest niby szansa, że zostawi zaproszenie na wesele. I jak zostawi, to nawet mogę sobie po nocy wyjść i to zaproszenie będzie. Nie muszę w nocy iść. Jest jeszcze inny typ pukania, taki, który staje się bardziej intensywny. Na początku jest na spokojnie, po koniec, później takie łomotanie ponoć jest, nie? I wtedy faktycznie chyba można wyjść i coś się tam może stać, ale to nie wiem dokładnie, o co chodzi. Czy coś złego się może stać, czy dobrego, czy co, ale to nie jest ten typ pukania takiego natarczywego, że tak powiem, nie jest związany z zaproszeniem na wesele. Tak słyszałem. Więc to nie jest tak, że jak w nocy nie wyszedłem, jak ktoś pukał, to że nie dostanę zaproszenia. No. Wiecie, to jakaś tam szansa pewnie jest tylko na to zaproszenie na wesele. Nie wiem, czy mi się to w ogóle trafi w tej gierce. Jak się trafi, to się trafi. Jak nie, to trudno. Tam nie sądzę, żeby tam było coś ważnego bardzo. A i podawaliście mi jeszcze kod do tej skrzyneczki, która jest koło naszej tej pierwszej kryjówki. To jest w ogóle niby jakiś kod, którego nie można pozyskać w grze, tylko twórcy go po prostu podali gdzieś tam. I to jest kod związany z tą skrzynką, a w skrzynce są zasoby jakby dla osób, które tam wspierały tę grę, czy coś takiego, no nie? I one tam chyba dostawały ten kod. I ten kod jest normalnie też upublikowany w necie i można z niego korzystać. No, więc jakby ktoś potrzebował, to... Pod jakimś tam moim odcinkiem ktoś podał ten kod, tylko teraz nie pamiętam pod którym. Ale to już tam nie będę wracał, bo tam... Jakby ktoś miał problemy na starcie z zasobami, no to chyba można sobie z tego kodu skorzystać, otworzyć te skrzynie i pewnie tam jakieś podstawowe rzeczy by były takie przydatne na start. Sami widzicie, że ja tutaj problemów z zasobami nie mam, więc nie będę tam specjalnie chodził kodu wypróbowywać. Chyba, że będziemy w okolicy, jak będziemy robić to zejście do podziemi, tam jeszcze trzeba będzie kiedyś to załatwić. No to może wtedy na potrzeby serii odpalę ten kod i zobaczymy, co tam było. Powiedzmy, że tak do tego podejdę. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym odcinku idziemy sobie do wioski, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.